Ministrze, wezmę rzeczywiście głębszy oddech i spróbuję w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego zabrać głos i przedstawić merytoryczną ocenę projektu ustawy budżetowej. Obyś żył w ciekawych czasach. Ta starożytna klątwa czy powiedzenie chińskie przyszło mi na myśl, gdy zasiadłem do sformułowania opinii o projekcie budżetu państwa na rok 2012. Bo jeśli uznamy budżet za jedną z najważniejszych ustaw w roku kalendarzowym, a uznać tak musimy, bo w tej ustawie jak w soczewce skupiają się różne prądy i kierunki działań zarówno w sferze gospodarczej, społecznej, bezpieczeństwa, ale i po części polityki zagranicznej, więc jeśli tak uznamy, to od kilku lat nie tylko przy tym budżecie, to starożytne powiedzenie nam towarzyszy. Od kilku lat, jak zechcemy sobie przypomnieć, założenia tej ustawy oparte są na równaniu z wieloma niewiadomymi. Nie jest inaczej przy budżecie na rok 2012. A ta niepewność jest zapewne jeszcze większa właśnie w tym roku i właśnie dlaczego tak jest? Co takiego się dzieje? Otóż Polska, czy tego chcemy, czy nie chcemy, sama oddziaływuje, ale jest w sferze oddziaływania wielu zewnętrznych, nie do końca zidentyfikowanych czynników, o czym i pan minister, i moi przedmówcy mówili. Jednym z nich, jak wnoszę, jest decyzja Rady Unii Europejskiej, ECOFIN-u, obejmująca Polskę zgodnie z artykułem 126 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej procedurą nadmiernego deficytu. Decyzja ta zaleciła obniżenie deficytu sektora finansów publicznych poniżej poziomu 3% PKB do 2012 roku. A Rada Ministrów w uchwalonym 26 kwietnia 2011 roku i przekazanym Komisji Europejskiej dokumencie zwanym programem konwergencji zobowiązała się do zrealizowania tego zalecenia i obniżenia deficytu sektora w 2012 roku do 2,9% PKB. Droga ta została rozłożona na 2 lata i obniżenie w 2011 roku do 5,6% PKB, a w roku 2012, tak jak wspomniałem, do 2,9% PKB. Pomyślne przeprowadzenie w roku bieżącym dostosowania fiskalnego i obniżenie deficytu o ponad 2 punkty procentowe trzeba uznać jako bardzo duży sukces. Z danych, którymi dysponowałem za 10 miesięcy bieżącego roku, pełny deficyt budżetu państwa, to znaczy również deficyt budżetu środków europejskich, wyniósł 27,4 miliarda złotych, to jest 49,9% ustalony w ustawie budżetowej limitów. Z tego wynika, że na koniec roku nie powinien przekroczyć 48 miliarda złotych i byłby niższy o co najmniej 7 miliardów, czyli o 0,5% przewidywanego nominalnego PKB. Również sytuacja w finansach funduszy, zarówno Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy i Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia się bardzo korzystnie. W tym pierwszym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych możemy się pochwalić znacznie lepszą sytuacją, bo zbieramy, i o tym należy pamiętać, efekty ogromnej determinacji i skutecznej pracy pani minister Jolanty Fedak, która doprowadziła do obniżenia udziału otwartych funduszy emerytalnych w składce emerytalnej. Wszystkie zaś fundusze i ich stan to również efekt wzrostu, znacznego wzrostu wynagrodzeń za pracę o ponad 8% wzrostu w stosunku do roku 2010 i związane z tą sytuacją zwiększonego naliczenia części składek stanowiących dochód tych funduszy. Dobre wyniki budżetu państwa w 2011 roku wiążą się przede wszystkim z wysoką dynamiką dochodów podatkowych. Wzrosły one o 11,1% w stosunku do analogicznego okresu roku 2010. Można oczywiście uznać, że jest to efekt wzrostu stawki podatku VAT, ale jak odejmiemy wzrost z tego wynikający, to i tak wzrost dochodów jest znaczny, bo 8,3%. Produkt krajowy brutto za 2011 rok również będzie bardzo pozytywny. Myślę, że znając dane za 3 kwartały i wypowiadając się dzisiaj, to znaczy 14 grudnia, czyli pod koniec roku, można przyjąć, że będzie on wynosił ponad 4%. Wysoki Sejmie, panie ministrze, wiele miejsca poświęciłem ocenie realizacji programu konwergencji w roku 2011.
bo jak wnoszę, projekt budżetu przygotowany przez pana ministra na rok 2012 jako podstawową determinantę właśnie przyjął wywiązanie się z tego programu w roku 2012, czyli zejście z deficytem do 2,9% PKB. To zapewne chwalebne zobowiązań należy dotrzymywać. Ale, no jest to ale, bo jeśli wspieramy Niemcy w opanowaniu, co tu dużo mówić, chaosu gospodarczego w Unii Europejskiej i w jakimś sensie traktujemy gospodarkę niemiecką za wzorzec, to jak ocenić fakt, iż niemiecki Bundestag, a dokonał tego pod koniec listopada, uchwalił budżet Niemiec na 2012 rok i pomimo kryzysu zadłużenia w strefie euro, niemieckie państwo zaciągnęło w przyszłym roku 26,1 miliarda euro długu. To jest o blisko 4 miliardy więcej niż w 2011 roku. Tak dla ciekawości i porównania powiem, że wydatki Niemiec zaplanowano w wysokości 306,2 miliarda euro, a inwestycje mają wynieść 26,8 miliarda euro. Ale najciekawsza jest wypowiedź niemieckiego ministra finansów Wolfganga Schäuble, który stwierdził, że wzrost zadłużenia w przyszłym roku wynika z oczekiwanego, uwaga, znacznego spowolnienia gospodarczego. No i to jest to kluczowe sformułowanie, bo jeśli uznamy, że tylko wypełnienie dość dogmatycznego wskaźnika 3% deficytu do PKB jest ważne, a zapomnimy o rozwoju, o dochodach, o zarabianiu, to będzie niedobrze. Panie ministrze, w swoim wystąpieniu w trakcie pierwszego czytania ustawy okołobudżetowej pozwoliłem sobie zaapelować do pana ministra o większy optymizm w ocenie polskich przedsiębiorców, w ocenie zachowań Polaków. Optymizm, który panu dotychczas towarzyszył i z którego był pan znany, a który oddziaływał również na realne zachowania. Apelowałem również o realne działanie w obszarze płatności bezpośrednich, bo jeśli te dane, o których przed chwilą mówiłem, są prawdziwe, a wnoszę, że tak, i zejdziemy poniżej zapisanego w programie konwergencji wskaźnika, to naprawdę nie stoi nic na przeszkodzie, by ten program uruchomić. Na dzisiejszy dzień, na 14 właśnie grudnia, nic mi nie wiadomo, by zmienił pan stanowisko w tej sprawie. Przecież odciążymy budżet przyszłego roku. Nie dojdzie do kumulacji płatności. Przecież Unia Europejska zwróci nam te pieniądze, a wypłacone teraz spowodują większe zainteresowanie rolników towarami do produkcji rolnej. Część tych wypłaconych pieniędzy wróci jeszcze w tym roku w postaci chociażby zwiększonych wpływów z podatku od towarów i usług. Wysoki Sejmie, będąc przy takiej ocenie budowania budżetu, chcę się upomnieć również w imieniu samorządowców o rządowy program przebudowy dróg lokalnych i nie dlatego, że jako pomysłodawca, a tak było, zgłosiłem ten pomysł 24 czerwca 2008 roku na spotkaniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego z panem premierem Tuskiem. Miałbym może nawet taki obowiązek, ale jako koalicjant tego rządu, rządu, który w swym podsumowaniu działalności za lata 2007-2011 uznał ten program i ten projekt za najbardziej udany. To bardzo cieszy i ta ocena jest zgodna z tak zwaną społeczną oceną. W latach 2008-2011 samorządy zmodernizowały lub całkowicie przebudowały ponad 8 tysięcy kilometrów dróg. Z nowych dróg lokalnych będą korzystali mieszkańcy ponad 1,5 tysiąca gmin, powiatów, miast. To wiele, ale potrzeb jest jeszcze więcej. I tak pozytywnie oceniany program zarówno przez rząd, jak i samorządy ulega w przyszłym roku załamaniu. Tak, załamaniu, bo jeśli stanie się tak, że w budżecie pozostanie kwota tylko 200 milionów złotych, to tak to można ocenić. Przypomnę, że dotychczas na program ten budżet przeznaczał 1 miliard rocznie. Przy współfinansowaniu, i to jest najistotniejsze, 50% po stronie budżetu państwa wartości inwestycji. To współfinansowanie ma ulec zmniejszeniu do 30% po stronie budżetu państwa. Panie ministrze, przecież wie pan doskonale, że samorządowcy potrafią liczyć i wiedzą doskonale, że to 30% dofinansowanie tak faktycznie jest znacznie mniejsze. Przecież muszą zapłacić podatek, chociażby VAT, 23% od całości, czyli od swego wkładu finansowego również.
prace przy przebudowie dróg to duże zużycie pochodnych ropy naftowej. To oznacza wysokie obciążenie kosztów podatkiem akcyzowym. Doliczymy jeszcze zatrudnionych wykonawców i podatek PIT. Przy takich proporcjach to samorządowcy dopłacą do budżetu, a przecież musimy wziąć pod uwagę przy wygaszaniu programu lokalne rynki pracy. Oznacza to mniej pracy dla małych i średnich firm budowlanych. Trzeba to widzieć również w kontekście znacznego ograniczenia interwencyjnego działania Funduszu Pracy. A właśnie będąc przy Funduszu Pracy, chciałbym powiedzieć, że ten wyodrębniony fundusz tworzony z wpłat pracodawców w wysokości 2,45% i wypełniający moim zdaniem, naszym zdaniem, bardzo istotną rolę w tworzeniu miejsc pracy, w łagodzeniu skutków bezrobocia i którego ta formuła interwencyjna w ubiegłym roku została drastycznie ograniczona, stał się w tym roku teraz czynnikiem przetargowym, tak to określę. Pracodawcy i ich korporacje uznali, że skoro nie wypełnia roli funkcji, do której został powołany, a rząd zwiększa obciążenie kosztów pracy zwiększoną o 2 punkty procentowe składką rentową, to wnoszą o ograniczenie obciążenia na ten fundusz prawie o 50% do 1,3%. Moim zdaniem nie można ulec takiemu krótkowzrocznemu postrzeganiu roli funduszu. Wiele miejsca w dzisiejszej dyskusji poświęcamy niepewności gospodarczej i obawom o rynek pracy, o wzrost bezrobocia. Pozbawiamy się w tym momencie, w momencie przyjęcia tej koncepcji, jedynego narzędzia reakcji. Dane liczbowe wykorzystania Funduszu Pracy na efektywne formy przeciwdziałania bezrobociu wskazują na stagnację w tym zakresie. W roku 2011 zaangażował fundusz w tym zakresie tylko 3 235 milionów 80 tysięcy złotych, zaś w projekcie budżetu na 2012 rok wymienia się kwotę 3 435 milionów, czyli o 6,2% więcej, ale jeśli uwzględnimy inflację oraz przewidywany wzrost bezrobocia, to jest to nawet regres, a nie stagnacja. Tymczasem na koncie Funduszu Pracy pozostaną niewykorzystane znaczne kwoty. Stąd też trudno się dziwić pracodawcom proponującym zmniejszenie obciążenia. Panie ministrze, bardziej logiczną wydaje się propozycja, pomysł Polskiego Stronnictwa Ludowego, a jest to inne, bardziej aktywne budowanie budżetu, o co również w swoim wystąpieniu cały czas namawiam, mianowicie by pracodawcy zatrudniający absolwenta szkoły wyższej, dla którego będzie to pierwsza praca, by mógł być zwolniony z płacenia składki rentowej w całości lub części. Pozwoliłoby to na zmniejszenie bezrobocia wśród młodych oraz preferencyjnego traktowania zatrudnienia młodych ludzi po studiach. Wysoki Sejmie, nie sposób, będąc przy omawianiu Funduszu Pracy, nie wspomnieć o roli, w jaką został włączony w usuwaniu skutków tragicznych powodzi w roku 2010. W nadwiślańskich gminach województwa lubelskiego w sposób zasadniczy pozwolił ludziom na egzystencję, ale o tym w uzupełniającym wystąpieniu powie moja klubowa koleżanka, pani posłanka Tokarska. Wysoki Sejmie, kilka zdań na temat Funduszu Zdrowia, choć mam tego świadomość, iż bacząc na jego wielkość, a chcę powiedzieć, że w planie finansowym na rok przyszły zapisane jest 64,5 miliarda złotych oraz bardzo wrażliwą społecznie dziedzinę, którą obsługuje, należałoby poświęcić więcej czasu. Ja chciałem odnieść się tylko w aspekcie dzielenia tej góry pieniędzy. Otóż okazuje się, że można, i tak to nazwę, arbitralnie przeznaczyć kwotę niemal 600 milionów złotych na podstawie zarządzenia. W tym wypadku mówię o konkretnym zarządzeniu nr 58 przez 2011 DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2011 roku. Owszem, w zarządzeniu cytuje się podstawę prawną, ale ja właśnie zgłaszam postulat, by to prawo zmienić. Jeśli ograniczamy wydatki w wielu dziedzinach, jeśli pieniądze wydajemy pod większą kontrolę, nie można tolerować sytuacji, by poza wszelką logiką i poza sejmową akceptacją wydawać tak ogromne pieniądze. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie,
W kilku zdaniach chciałbym odnieść się teraz do bliskiej mi, do bliskiej nam dziedziny dotyczącej projektu budżetu na rok 2012 na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne oraz rybołówstwo. Na ten cel w przyszłorocznym budżecie przewidziano łączną kwotę 49 miliardów 104 milionów złotych, w tym na wydatki w ramach budżetu środków europejskich 22 miliardy 300 milionów oraz KRUS 15 miliardów 916 milionów. Pozostałe wydatki są przeznaczone na realizację zadań krajowych oraz współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. W przyszłym roku realizowane będą wydatki związane z programem rozwoju obszarów wiejskich 2.7.2.13, mianowicie finansowanie inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych, rozwój infrastruktury. Będą również finansowane zadania z programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, mianowicie inwestycje w hodowlę ryb, działania wodno-ściekowe, wdrożenie lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich oraz inwestycje w przetwórstwo. Należy z satysfakcją odnieść się do poziomu wydatków w takich obszarach jak utrzymanie melioracji wodnych. Jednak Krajowy Związek Spółek Wodnych w Warszawie zgłasza, wydaje się, uzasadnioną prośbę o inny podział tych pieniędzy, uzasadniając potrzebę odbudowy zniszczeń popowodziowych w systemie drenarskim, jak i ciekach szczegółowych. Warto się nad tym zastanowić zgodnie z logiką, by budżet nie był tylko zestawem cyfr, kwot, ale by tworzył logikę efektywnego postępowania. Wyższe o 11,1% są dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego, 3,5% wyższe zaplanowane są kwoty na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej, dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 652,3 miliona złotych, to są wyższe o blisko 10% niż w roku bieżącym. Dopłaty do paliwa to zwrot 720 milionów złotych, czyli na poziomie roku 2011. Równolegle przebiega proces legislacyjny ustawy okołobudżetowej. Jest tam niestety propozycja zwiększenia obciążenia akcyzą ceny oleju napędowego. Planowane dochody z tego tytułu to 2,2 miliarda złotych. Zwiększenie kwoty zwrotu podatku akcyzowego wydaje się do rozważenia w dalszym procesie prac nad ustawą. Wysoki Sejmie, zasygnalizowane przeze mnie niektóre aspekty budowania budżetu na rok 2012 w całej złożoności uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych wskazują na konieczność szczegółowej dyskusji, a w związku z tym w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego wnioskuję o przesłanie projektu budżetu do dalszych prac w komisjach sejmowych. Dziękując za uwagę. Dziękuję panu posłowi. Teraz głos zabierze